Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy uprawiać pod kukurydzę. Wszystko mamy. Zaruszamy to, wyłączyć. To jest, dobra. Możemy ruszać. Jedziemy dzisiaj na Maciejów pędem, ponieważ Waltra jest ziemiona przez siewnik do kukurydzy, a znowu dojdź przy paszowodzie chodzi, bo w tym tygodniu ten zabrali już z Kariboldi. No i Paulek wrócił do łask ze swoim paszowozem ukochanym. I tu mam Lemkena, Rubinka 9 zaczepioną. I na tamtym polu, gdzie będziemy, to w zeszłym roku był gnój nawożony i orka zimowa. A prawdopodobnie w przyszłym tygodniu tam Michał pojedzie siać kukurydzę, to a dzisiaj taka fajna pogoda. Dzisiaj taka fajna pogoda i to idziemy sobie talerzować. Wiem, jak gdzieś się ruszałem ode mnie z domu, z podwórka, ponieważ no, zaczepiłem talerzówkę i jadąc to od razu wjechałem na obiad. Chodzi tylko przy beczce i przy Bergmanie, ale w takich awaryjnych sytuacjach to albo przy siewniku, albo przy talerzówce, czy nawet przy pugu też do puga też go zapinamy. Na filmiku mogliście widzieć, że jak na testach był 8-skibowy puk za kpila, to właśnie fent przy nim chodził. Będzie jeszcze vlog też z oprowadzania po gospodarstwie, to się o to nie musicie bać. No tam opowiem dokładnie ile sztuk bydła jest, ile się doi, no i jakim systemem, znaczy no, jaka hala udojowa jest. I tak dalej, i tak dalej.
być też jeszcze vlog, właśnie jak z Michałem na łych sialiśmy na Nowych Łąkach, no ale niestety przez pośpiech zapomniałem kamerki wziąć ze sobą i wyszła lipa. Kolejny vlog, tak jak mówiłem, do prowadzenia na pewno będzie i czego by tam jeszcze było? Może jeszcze przed trawami też stronę się trochę coś zwiedzić, chociaż nie, tam jeszcze dość jest. Dopiero po trawach. Się zobaczy, ale jeśli najpewniejszy vlog w najbliższym czasie to będzie z koszenia traw, a co, że coś wypadnie, tylko wolałbym uniknąć akurat. Ogólnie tutaj ramiona wszędzie są całkiem na dół rozkręcone, żeby przy beczce nie przeszkadzały. A i tak czasami się zdarzy, że urwie się ten uchwyt. Tu bluzda jest, bluzda tutaj. Co, pojedziemy od tamtej strony standardowo, ale to bym przejął sobie najpierw tutaj przy bluździe. No, a tam jest bluzda. Co? Ja tego nie rozumiem. Cholerę, dwie bluzdy ktoś robi. Dobra. Automatyczny. To tu jest, to jest. Jeszcze wyjdziemy tylko przestawić trochę płycej go. Zobaczcie, kurwa, jedna bruzda. Tutaj taka, można powiedzieć, nie za bardzo bruzda. Mamy na początku o dwa, ponieważ tam u siebie takie 8 arów. Zobacz, bo ja to jest wyłączyć. 8 arów uprawiłem, bo no, jak jechałem tutaj, no to nie było sensu, żeby specjalnie odpalać ciągnik i na 8 arów zapinać kultywator. No a tak z szefem się tam dogadałem, powiedział, nie ma problemu, tam i tak przyjdzie kukurydza. No zobaczcie, dwie bluzy. Tam to ci pałek.
to jest, dobra. Muszę się łyknąć. Ciekawe, czy jest ten. Chwila, gdzie to było? Tutaj. Tak. Tak. Nie ma kanał. Nie, tutaj mamy ten, co był. Dobra. Tak, czeska, ten klucz. Wyłączyć. Mieli. No. No to w sumie na chuja się tak obracam. Mamy z drugą stronę.
to już przed świętami coś trochę przepadało, a tak to nic, nic. Ani chmurki nawet nie ma. A jak już jest jakaś chmurka, to jedynie tak, żeby postraszyć i tyle. Z deszczami też tak sucho. Się później przyjedzie. Koniec. Co najgorzej będzie. Tamten po środku. Przypomina mi się uprawa pod trawę po orce. To też, żeby było, żeby mało tego, parę dni po orce, ale za tego samego dnia co jechał orał, ja od razu jechałem uprawiać to, nie? Kurde, to jak tam się kurzyło. To też jest na film, na tym ostatnim moim filmiku na kanale pokazane, jak dojdź jedzie, a na nim chmara dymu. Gorzej niż tutaj było. I tam przynajmniej, i tutaj przynajmniej mam klimę, a tam ani klimy nie było. Było sobie radzić.
zapchało w samym końcu. Się po drodze zobaczy, jak to wygląda. Czy to będzie miało sens w ogóle jechać, czy nie będzie potrzeby. O, coś widzę, że trzeba będzie jeszcze raz pojechać. Ale przynajmniej dobrze się uprawia, ponieważ wyrównujemy pole, bo rane było tak, o, uprawiamy tak.
dobra. Dobra. No patrz. No jest. Oczywiście ten. Kończymy dzisiaj. Nagrywa się w ogóle? No, nagrywa się. O. No, nieogolony. Się nie chciało. Do miasta. No, wczoraj byłem jeszcze, ale tak to normalnie, że tylko dom, robota i do sklepu na wiosce po śniadanie i tyle. No. Gdzie więcej nie jeżdżę. Najwyżej jeszcze do rodziców. Za czasu też pojadę. Tak to nic, ani studia, ani na studia, ani ten dalej nauczanie. Później się nie chce godzić, się zarasta. Tak, wiesz, nie jestem tak źle, bo co te, dajmy na to, co dwa tygodnie tam na to, co te dwa tygodnie to wezmę i się ogolę, ale trzeba będzie się ogolić. Siostra urodziny będzie miała, a to urodziny by można było się ogolić.
na razie. Do następnego.